Podsumowanie. Wyobraź sobie, że jesteś wczesnym spekulantem obserwującym prehistoryczną Ziemię. Jej krajobraz z naczelnymi to twoje opcje inwestycyjne. Jesteś obarczony zadaniem wybrania gatunku, który będzie w stanie dotrzeć na Księżyc. Jeśli będziesz mieć możliwość wyboru między dwoma potężnymi konkurentami naczelnych swojej chwili, powiedzmy Neandertalczykiem i Homo sapiens, możesz ulec pokusie rozwinięcia tezy o sile i wybrania gatunku, który wydaje się wystarczająco silny, aby zbudować schody do nieba. Może ty cenisz inteligencję, bardziej wybierasz tę, która wydaje się wystarczająco sprytna, aby wprowadzić innowacje w narzędziu, które może katapultować ich ze szczytu najwyższej góry. Obie tezy są rozsądne, ale oparcie się tylko na jednej jest ryzykowne. Jeśli zamiast tego byłeś w stanie rozpocząć kilka pokoleń wstecz w łańcuchu ewolucyjnym i mógłbyś postawić na naczelne, którego gatunki są obdarzone zarówno siłą, jak i inteligencją jako kategorię, a nie pojedynczy gatunek, z pewnością twoje szanse na ostateczne zobaczenie jednego z twoich wyborów, orbity Księżyca znacznie się zwiększą. Kto może wiedzieć, która z tych tez jest najlepsza dla obecnego krajobrazu, nie mówiąc już o tym, która będzie najlepsza dla przyszłych i ciągle zmieniających się krajobrazów, które nadejdą. Dzięki możliwości forkowania Bitcoina w otwartym kodzie źródłowym mamy tę samą opcję, poza jedną różnicą. Jedni wrócili do korzeni Bitcoina, a inni budują zupełnie inny system. Kontynuując biologiczną analogię, Neandertalczyk vs Homo sapiens, jeśli blockchainy to królestwo, a dowodem działania mechanizmu konsensusu jest jego root, algorytmy haszujące SHA-256 SACI, a Bitcoin jest naczelnym SACów, to faktycznie możemy postawić na naczelne, aby rządziły. Jeśli któryś z Neandertalczyków dotrze na Księżyc brutalną siłą, albo Homo sapiens dotrze do niego dzięki inteligencji, stawiając na dwa, możemy wyjść obronną ręką. Niektórzy spekulanci mogą twierdzić, że znają gatunek z wyprzedzeniem Bitcoina, który wygra. Może będzie to BTC z jego siłą, Bitcoin Cash z jego ideologiczną czystością, a może BSV ze swoją strategią. Niezależnie od tego, trzymanie wszystkich forków jako zakład na naczelne może okazać się najrozsądniejsze. Jeśli popularna koncepcja Bitcoina była zorientowanym na przyszłość konkurentem do zdetronizowania złota według BTC lub dolara według Bitcoin Cash, kontrsugestia BSV była taka, że Bitcoin był bardziej zorientowany na to, o czym pisał Satoshi Nakamoto od samego początku, a więc mikrotransakcje, które mogły konkurować w przyszłości nie tylko z takimi konkurentami jak Amazon Web Services, ale mogą stworzyć tysiące nowych, niewidzianych do tej pory modeli biznesowych. Ta fundamentalna zmiana ma ogromne następstwa. Jeśli budujesz zdecentralizowany protokół sieciowy, który ma być wykorzystywany przez duże korporacje i rządy, chcesz czegoś innego niż w przypadku budowania konkurencyjnej formy wartości lub pieniędzy, za pomocą których można podkopać i zmniejszyć znaczenie tych samych korporacji i rządów. Funkcje prywatności dodane do Bitcoin Cash, które wyglądają jako korzyść dla pieniędzy odpornych na działanie rządu, zostały potępione przez BSV jako pewny sposób na zrażenie docelowego rynku biznesu korporacyjnego, który byłby zaniepokojony zgodnością z prawem. Co 4 lata nagroda blokowa lub dotacja blokowa Bitcoina jest zmniejszana o 50%, także z biegiem czasu do roku 2140 wynosi 0. Popularna i sprawdzona do tej pory myśl Bitcoinie BTC jest taka, że halving prowadzi do wzrostu ceny, ponieważ inflacja jest niższa. Jeśli wiemy, że cena na pewno jutro wzrośnie, kupimy ją dzisiaj. Skutkuje to stałą aprecjacją ceny. Nadchodzące halvingi w Bitcoinie w kolejnych latach mogą być problemem BTC. Jednym możliwym i racjonalnym wytłumaczeniem tego jest stała aprecjacja cen. Załóżmy, że oczekiwany rzeczywisty wzrost wartości nagrody blokowej w dolarach nie jest zgodna z oczekiwaniami. Jak zareagują górnicy? Czy ich poparcie dla konsensusowego wyboru społeczności kryptograficznej zastąpi ich poszukiwanie wartości? Mapa drogowa dla BSV planuje nadrobić tę różnicę w nagrodzie za blok poprzez zwiększenie liczby transakcji na blok, a w rezultacie liczbę opłat transakcyjnych, których górnicy utrzymują jako rekompensatę. Jeśli są miliony drobnych opłat transakcyjnych za blok, które zostaną zmniejszone o połowę, może to zrekompensować spadek nagrody za blok. Ponieważ BTC ma swój stały, mały rozmiar bloku i wzrost agregacji opłat transakcyjnych nie wynika z umożliwienia większej transakcji na blok, ale zamiast tego poprzez zwiększenie opłat za transakcje, jeśli przyszłe perspektywy wartości BTC są wystarczająco wysokie, aby zachęcić użytkowników do płacenia coraz wyższych opłat w celu zrekompensowania górnikom, może to nadal być opłacalne. Może tu pomóc użycie Lightning Network, ale i tak nie obsłuży on całego świata, bo tu kłania się matematyka, ilość zamrożonych BTC na głównym protokole. Jednakże, jeśli ten wzrost cen nie nastąpi zgodnie z harmonogramem po halvingu, górnicy mogą być zachęcani do opuszczania sieci, ponieważ pracują ze stratą z powodu pierwotnego stałego kosztu energii elektrycznej. Jeśli górnicy SHA-256, obecnie wydobywający w BTC, zdecydują się na wyłączenie swoich platform wydobywczych, mogą uznać zainwestowany w nich kapitał jako stratę lub mogą łatwo przejść do wydobycia innej sieci SHA-256, takiej jak Bitcoin Cash czy BSV. Jeśli górnicy BTC bardziej przypominają szukających zysku najemników niż życzliwych graczy zespołowych, brak transakcji BTC i łączne opłaty transakcyjne mogą okazać się kosztowne. Co się stanie, jeśli wystarczająca liczba górników zdecyduje się opuścić blockchain BTC i poświęcić swój hash rate na inny projekt, którego uznają jako bardziej przyszłościowy?
Z drugiej strony jest to świetny przykład pokazania nam, jak ważne w BDC jest to, że cena musi iść w górę, bo inaczej może być problem. I to dzisiaj ludzi też przyciąga, ale uważam, że tylko do spekulacji na cenie. Na koniec chciałbym powiedzieć, że nie znam przyszłości i to, czym ja się kieruję, może odbiegać od twojej wizji bycia w krypto. To jest ok. Ten audiobook powstał po to, żeby zauważyć to, czego inni nie zauważają, siedząc na gałęzi swoich inwestycji, szczególnie zwracając uwagę na to, że cena jest najważniejsza. W przypadku BTC tak to prawda, chyba że okaże się, że ci, co pozostaną w końcu, będą kopać na stracie, po to, żeby utrzymywać ten rynek przy życiu. Mam żal do naszych influencerów o to, że potrafią wejść na audycje na kanałach, które mają po 500 000 subskrybentów i mówić o ostatnich latach, pokazywać wykresy, mówić o Federalnej Rezerwie, jak drukuje pieniądze, nie widząc tego, co się dzieje u nas. Na pewno to, co dowiedziałeś się w tym audiobooku, jest im najczęściej obce lub niewygodne. Zwracając szczególnie uwagę na zmianę retoryki tego rynku, można wyłapać, że wpadamy w te same cechy, które zdecydowały o tym, że rynek banki.com się zawalił. Fundamenty? Jakie fundamenty? Zobacz, ile Shiba zarobiła. Wydaje mi się, że takie podejście jest bardzo niebezpieczne. Nie dla nas samych, a dla całego ekosystemu krypto. W 3 lata zapomnieliśmy o fundamentach tego rynku, bo laserowe oczy przesłoniły nam racjonalizm, który mógłby zapewnić długowieczność tego systemu. BTC i Ethereum nie zrobiły nic w przeciągu 3 lat w przypadku skalowalności lub ceny za transakcje, a widzimy, że ze zbiegiem czasu coraz więcej musimy płacić za transakcje. Cieszą się ci, którym myśl Satoshi Nakamoto mogła zagrozić modelowi biznesowemu na tym rynku. Na szczęście Satoshi Nakamoto jeszcze nie umarł, a jego myśl nadal jest kontynuowana. Wydaje mi się, że ten rynek oceni wielu, włącznie ze mną. Nie mam nic sobie do zarzucenia. Poprzez lata stałem na płocie, obserwując, jak buduje się wieża Babel, uwalniająca w nas chciwość, a nie racjonalne podejście do tematu. Spekulacja super. Wielu zarobiło na bańce.com, jeszcze więcej straciło. Wplątywanie w to słowa wolność tam, gdzie jej nie ma, jak opisałem w pierwszej książce, pokazuje nam, jak łatwo jest nami manipulować. Wracam do rodziny. Nie będzie mnie przez dłuższy czas. Chciałbym podziękować stałej ekipie, która wspierała mnie na początku z Telegrama oraz ludzi, którzy wspierają na Discord do tej pory. Wydaje mi się, że trafiliście w odpowiednie miejsce. Chciałbym nagrać o wiele dłuższy audiobook, ale wydaje mi się, że to wystarczy. Zresztą i tak już nie było czasu. Potraktujcie to jak seria audycji. Podczas mojej nieobecności zostawiam wam zadanie domowe. Wejdźcie na kanał Bitcoin SV Polska i zobaczcie, co tam zostało przedstawione. Na koniec pozostawię cytat, który miał się znaleźć w tym audiobooku od samego początku. Pewnego dnia wielu spali się ze wstydu, gdy zdadzą sobie sprawę, jakiego zła bronili i bohaterów, z których się wyśmiewali, o wolności nie wspominając.